Kiedy przypominam sobie nastroje z zeszłego roku, te obrazy Białorusi szczęśliwej, zbuntowanej, która nareszcie wyszła na ulicę i porównamy ze stanem obecnym, z klimatem załamania, represji, no naprawdę trudno nie odczuwać kaca. Ciągle oczywiście kołace się nadzieja, a z nadzieją pytanie. Białoruskie pytania. Ile krwi, upokorzeń i represji twardych, ile drwin i pogróżek, ile słów pogardy, ile gwałtu na ludziach i upokorzenia, ile biedy powszedniej, ile zniewolenia, fortun dla oligarchów i ile łapówek, ruskich reanimacji, moskiewskich kroplówek, gniewu, który dojrzewa i tli się na raty, strachu władzy, że kiedyś przyjdzie czas zapłaty, ile łez do Prypeci jeszcze spłynąć musi, by się pozbył tyrana naród Białorusi.